Na samym początku mam dla was wyniki konkursu na pozdrowienia i wygrały te osóbki, więc tutaj te wszystkie osóbki. Pozdrawiam i mam dla was kolejny konkurs. Tym razem jest to konkurs na włosy na Momio i jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick na Momio a ja jeszcze chciałam Was zaprosić na mój serwer na Discordzie, link będziecie mieli w opisie. A ja mam jeszcze dla Was wyniki konkursu na Star Vipa na tydzień na Movie Star Planet i wygrała ta osóbka, a więc gratulacje wygranej i jak możecie zauważyć Vipa już ta osóbka dostała. A teraz zapraszam do oglądania. Witajcie, z tej strony Zespana. a dziś Wam pokażę sposoby na szybkie wbicie levela na momio. A, więc, a pierwszy więc... sposób jest to karmienie zwierzaków na momio. Wiele osób ma na momio Zwierzaki, jak się te zwierzaki nakarmi, to można za to dostać te gwiazdki do Lewela. I teraz mi tutaj zostało 14 tych, jakby cukierków, ale wcześniej miałam ich 15, więc codziennie mogę 15 razy nakarmić tych zwierzaków i dzięki temu mogę dostać te gwiazdki do levela. Więc jeżeli codziennie będzie się chodziło na Momio i właśnie. Codziennie będzie się zużywało te jakby 15 cukierków na karmienie tych zwierzaków, to można wbić o wiele wiele szybciej level. Drugi sposób jest również związany ze zwierzakami i chodzi tutaj o granie ze zwierzakami. Tutaj jak ma się zwierzaki, to można z nimi grać albo po prostu grać, albo można też grać razy trzy punkty, czyli że jak się będzie grało w jakąś grę, to gdy się ją skończy grać, to nie dostanie się na przykład 200 punktów do levela dla tego zwierzaka, tylko dostanie się razy 3, czyli 600 punktów do levela dla zwierzaka. I jeżeli zwierzak będzie miał nowy level, to za ten nowy level również dostaje się te gwiazdki do levela. I teraz szybko zagra tutaj w grę na razy 3 punkty, bo już tutaj mało mu brakuje do levela i. Zobaczymy, ile za wbicie kolejnego levela zwierzakowi można dostać tych gwiazdek do levela. Ok, i ja już tutaj skończyłam grać, i tutaj dostałam 600 tych gwiazdek razy 3. No i tutaj wbiłam kolejny level, o, i dostałam 415 tych gwiazdek do nowego levela. Więc dzięki temu, że gra się ze zwierzakami można wbić 415 gwiazdek. Wydaje mi się, że to też zależy od levela momiowicza i od levela zwierzaka, ile się dostaje tych gwiazdek, jak wbije się kolejny level na zwierzaku. I uważam, że jest to moim zdaniem jeden z lepszych sposobów na wbicie levela na momio, ponieważ nie dość, że gra się ze zwierzakiem, to można jeszcze za wbicie mu levela dostać gwiazdki do levela. Trzeci sposób jest to branie udział w konkursach na momo. Dużo momiowiczów często robi konkursy na jakieś momo, na przykład momo misia albo momo jednorożca. I tutaj jak możecie zauważyć, ja sama zrobiłam nawet konkurs, że kto napisze konkurs, wygrywa momo jednorożca i tutaj ta osóbka jest pierwsza i teraz tej osobce daje tutaj momo jednorożca. I w ten sposób, że ta osóbka wzięła właśnie udział w tym konkursie, wygrała momo jednorożca i dzięki temu, że taka osobka dostała tego momo jednorożca, to na pewno dzięki temu może wbić szybciej level. I Czwarty, ostatni sposób na dziś to otwieranie dziennego jajka na momio. I tutaj, jak się otworzy to jajko, to czasami można dostać diamenty, ale zazwyczaj dostaje się gwiazdki do levela. I zobaczmy, czym ja akurat trafię na gwiazdki i dostałam 281 tysięcy. Wow! Nawet wbiłam 85 level tylko za to, że otworzyłam to jedno dzienne jajko. I no i wow, mam 65 level. A więc opłaca się otwierać te jajka, ponieważ. No, czasami dzięki nim można wbić właśnie nowy level. Ok, a więc to tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Przypominam, że w opisie macie linka do mojego serwera na Discordzie. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i pa pa!